kontroli. Myślę, że możemy zacząć. Witam Państwa na 53. sesji Rady Miejskiej w Debrzynie. Witam kolegów, koleżanki radnych. Witam Panią Bartę, Pana Burmistrza. Stwierdzam kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do czynności organizacyjnych. Wybór komisji uchwał i wniosków. Do komisji proponuję Panią Marię Buklerek, Pana Jana Płaczka i Pana Piotra Słychowskiego. Proszę o przegłosowanie. Wisława Haber za. Jan Bender za. Beata Bogacz za. Magdalena Błażyńska za. Maria Buklarewicz za. Maciej Dukszta za. Adam Pyryk za. Elżbieta Laskowicz za. Magdalena Lande za. Adam Łukaszewski za. Zdzisław Marek za. Jan Płaczek za. Dorota Rybicka za. Piotr Sułkowski za. Andrzej Kwistowski za. Komisja uchwał została jednogłośnie wybrana. Przechodzimy do punktu następnego. Przyjęcie projektu porządku obrad. Czy Pan chciałby coś wnieść do porządku obrad? Panie Burmistrzu, proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, wnoszę o uzupełnienie punktu 11 projektu porządku sesji o projekty uchwał nr 88 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Lipka na zadanie bieżące pod nazwą sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie. Numer 89 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej od drogi krajowej nr 22 do Stanisławka oraz uchwała numer 90 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Debrzno na 2021 rok. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o przegłosowanie wniosku w całości. Nie, najpierw musimy przegłosować zmiany z budżetu. No tak, wniosku o zmianę. Tak. Dobrze. Wiesława Adler za. Jan Bener za. Beata Bogacz za. Magdalena Błażyńska Maria Buklarewicz za. Maciej Dukszta za. Adam Wyryk za. Elżbieta Laskowicz za. Magdalena Lange za. Adam Łukaszewski za. Zdzisław Marek za. Jan Płaczek za. Dorota Rybicka za. Piotr Sułkowski za. Andrzej za. Czyli zmiany do porządku obrad zostały przyjęte. Teraz przygotujemy cały porządek obrad po zmianach. Wisława Adler za. Jan Bener za. Beata Bogacz za. Magdalena Błażyńska za. Maria Buklarewicz za. Maciej Dukszta za. Adam Pyrycz za. Elżbieta Roskowicz za. Magdalena Lange za. Adam Łukaszewski za. Zdzisław Marek za. Jan Płaczek za. Dorota Rybicka za. Piotr Sułkowski za. Andrzej Krzysztof za. Porządek obrad po zmianach został przyjęty. Przechodzimy więc do punktu następnego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby coś wnieść? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie. Wisława Adler za. Jan Bener za. Beata Bogacz za. Magdalena Błażyńska za. Maria Buklarewicz za. Maciej Dukszta za. Adam Pyrycz za. Elżbieta Laskowicz za. Magdalena Lange za. Adam Łukaszewski za. Zdzisław Marek za. Jan Płaczek za. Dorota Rybicka za. Piotr Sułkowski za. Andrzej Kisowski. Protokół poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu następnego. Przedstawienie wniosków przedsesyjnych posiedzeń stałych Komisji Rady. Przewodniczący mają wątpliwości. Nie widzę. Przechodzimy więc do punktu następnego. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. Od ostatniej sesji uczestniczyłam w kiermaszu bożonarodzeniowym, tam w Wigilii Miejskiej, która odbyła się przy naszej parafii. Wczoraj byłam również na zakończeniu projektu, który prowadziło Centrum Kultury Mama Szyta na Miarę. Z mojej strony to by było tyle. Proszę, teraz przechodzimy do punktu 5. Informacja o postanowieniu Rady i bieżącej działalności. Panie Burmistrzu, proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni. 4 grudnia to coroczne podsumowanie roku w lotach gołębi pocztowych w naszym kole w Debrznie. Nie wiem, czy Państwo macie wiadomość, ale takie koło u nas działa, prężnie działa, ma dosyć sporo członków nie tylko samego Debrzna, pasjonatów właśnie gołębi pocztowych. Od kilku lat nieskutecznie próbują mnie namówić do członkostwa w tym kole.
Na razie się jeszcze ciągle bronię. 5 grudnia to Mikołajki w Stanisławce, w których miałem okazję brać udział, oraz kiermasz świąteczny, który odbył się na naszym placu przed Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie. 9 grudnia to spotkanie moje z dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego poświęcone dotychczasowej współpracy urzędu z ośrodkiem, ale też w planach i możliwości współpracy w roku kolejnym. 7 grudnia to kolejne comiesięczne spotkanie z dyrektorami jednostek, tym razem gospodarzem spotkanie było Centrum Usług Społecznych, to nowo otwarte przez nas przy naszych murach przy ulicy Barlickiego. 12 grudnia odbyła się także wspomniana przez panią przewodniczącą Wigilia Miejska w Debrznie, zorganizowana przez księdza proboszcza oraz przy udziale Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Ludzi dobrej woli, którzy chcieli się zaangażować i pomóc. Myślę, że to takie pierwsze przedsięwzięcie w Debrznie z inicjatywy księdza proboszcza, ale wydaje mi się, że wpisze się na stałe do naszego kalendarza tego przedświątecznego. 14 grudnia to walne zebranie w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze, w którym też brałem udział. 14 grudnia to również spotkanie wigilijne z diabetykami koła też Debrzyńskiego, ale i z Czarnego i z Człuchowa. Ubiegłą środę z kolei gościliśmy w Debrznie burmistrz Kępic wraz z dyrektorem tamtejszego Centrum Kultury na takiej wizycie studyjnej i mnie osobiście bardzo ta wizyta ucieszyła. Pamiętam, kiedy ja zaczynałem pracę w urzędzie, to Kępice były tym kierunkiem, do którego jechaliśmy się uczyć, podglądać. Teraz możemy się też wymieniać i pochwalić się tym, czego się nauczyliśmy i co u nas też wyszło dobrze, a czym moglibyśmy się podzielić z innymi. Ostatni czwartek to już też ostatnie przepisy notarialne u notariusza oraz ostatnie spotkanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej w tym roku. Trwają także prace przygotowawcze dotyczące pomieszczeń pod uruchomienie nowej przychodni lekarskiej w Debrznie. Jak Państwo wiecie, po porozumieniu ze szpitalem publicznym w Człuchowie w Debrznie powstanie filia POZ tego też szpitala, dzięki której nasi mieszkańcy będą mieli dostęp do lekarza rodzinnego, do pediatry, czy też lekarzy innych specjalizacji, którzy będą mogli w pomieszczeniu, które na ten cel zostały przygotowane i zostaną wydzierżawione szpitalowi, oddane. Myślę, że już pierwsi pacjentki będą mogli na początku roku korzystać z usług nowej przychodni w Debrznie. Informacyjnie jeszcze tylko dodam, może nie tylko dodam, ale poinformuję Państwa o uszkodzonych oprawach oświetleniowych na ulicy Celeckiej i Mokotowskiej. Wszystko wskazuje na to, że ktoś zrobił sobie z tych lamp, na razie tych, które do mnie dotarły, tarcze strzelnicze i strzela do nich jakieś wiatrówki. Sprawa zostanie oczywiście zgłoszona na policję i tutaj też weryfikujemy, no, co tam się mogło wydarzyć, ale nam to się celowo uszkadza, nie są to przypadkowe uszkodzenia tych lamp. W samym urzędzie dokonaliśmy też weryfikacji wniosku złożonych w ramach konkursu grantowego dotyczącego wsparcia rodzin po PGR-os, po Państwowych Gospodarstwach Rolnych, którzy pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Chodzi o zakup komputerów. Ostatecznie zakwalifikowanych zostało 446 wniosków. Złożony także został przez gminę wniosek o grant w ramach konkursu Cyfrowa Gmina na modernizację i rozbudowę sieci internetowych w samym urzędzie, zabezpieczeń. Troszeczkę zmiany tych zabezpieczeń, które mamy. Możemy się ubiegać o 268 tysięcy i o tyle się ubiegamy. Z zewnętrznych środków chcielibyśmy przede wszystkim zmienić system komputerowy, który planowaliśmy już wcześniej też zmienić i zmodernizować istniejącą sieć komputerową i sieć w urzędzie. Zakończył się również proces składania dokumentów do Młodzieżowej Rady w Debrznie. Wpłynęło 13 podań. Wybory miały się odbyć w kolejnym tygodniu, ale jak wiemy, szkoły będą w tym momencie działały w trybie zdalnym, w związku z czym zostały przełożone same wybory już na okres po nowym roku, tak aby każdy z kandydatów zdążył się jeszcze zaprezentować i przygotować swoją kampanię wyborczą w ramach wyboru do Młodzieżowej Rady. A jak już jesteśmy przy Młodzieżowej Radzie, to ciut niżej, bo dla przedszkolaków projekt Przedszkolaki Debrzeńskie Bystrzaki został wybrany do... Trudna nazwa. Przedszkolaki Debrzeńskie Bystrzaki został wybrany do dofinansowania. Obejmuje ona 5 placówek oświatowych, to jest przedszkole miejskie oraz wszystkie oddziały przedszkolne szkół podstawowych z terenu gminy. Wartość projektu to prawie 1 160 000 zł, a dofinansowanie to prawie 1 000 zł. Również w ramach Laboratoriów Przyszłości inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zostały stworzone takie projekty i otrzymaliśmy na nie również dofinansowanie w ramach tych laboratoriów dla szkoły w Debrznie 138,5 tysiąca,
a dla szkół wiejskich po 30 tysięcy złotych. Jak już jestem przy kasie, to z tytułu sprzedaży, przekształcenia oraz rat z odsetkami, czyli te kwoty, które wpływają z tytułu nieruchomości po tych ostatnich naszych przetargach, które po tych ostatnich przepisach notarialnych, które już były też zresztą opłacone troszkę wcześniej, zamknęliśmy ten rok kwotą 520 tysięcy złotych wpływu z tytułu właśnie sprzedaży, rat, dzierżawy i tych wszystkich spraw związanych z nieruchomościami. Przygotowaliśmy również kolejne zarządzenia dotyczące sprzedaży na uzupełnienie działki w Debrznie. Podjęte zostały również zarządzenia w sprawie sprzedaży nieruchomości pod zabudowę garażową na terenie Debrzna. Także zostały ogłoszone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości lokalowych w Rozborach. Zostało podjęte również przeze mnie zarządzenie z wykazem w sprawie sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową w Strzeczonie, a także podjęto zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości też lokalowej w Debrznie przy ulicy Wojska Polskiego na rzecz jego najemcy. To są już te postępowania, które będą realizowane w przyszłym roku i je w roku zgodnie z planem realizujemy. Też realizujemy aktualizację danych dotyczących wycen i w ramach użytkowania wieczystego. Te opłaty, które ponoszą ci użytkownicy wieczyści, dokonujemy aktualizacji wycen nieruchomości, które są przedmiotem właśnie tych opłat. Jedną sprawę sporną, którą prowadzimy, podtrzymujemy swoje stanowisko. Nasza wycena jest wyceną opartą o rzeczoznawcę, który z tytułu umowy podpisanej z urzędem je realizuje. Użytkownik niekoniecznie się nie zgadza, przedstawił też swoją. Dzisiaj próbujemy gdzieś znaleźć wspólny mianownik. Ona dosyć mocno odbiega od realnej wartości, dlatego chyba nie będziemy tutaj mieli tego wyjścia, jak pozostawienie sprawy do rozstrzygnięcia organom wyższej instancji. Mam na myśli tutaj SKO. W ramach wydatków za śmieci, wydatki na zagospodarowanie śmieci w miesiącu listopad to prawie 60 tysięcy złotych, sam wywóz tych śmieci to 87 tysięcy złotych, a samego systemu gospodarki odpadami zaległości od osób fizycznych to 141 tysięcy, od osób prawnych blisko, lekko powyżej 19 tysięcy złotych, które mamy też zaległości na dzień dzisiejszy, które cały czas próbujemy, albo nie tyle próbujemy, to też ściągamy. Wysłaliśmy też zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Chodzi tutaj o opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Debrzno. I również wysłaliśmy 7 zawiadomień o wszczęciu kontroli w zakresie wykonywania tej działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Sprawdzamy na bieżąco te sygnały, które do nas docierają odnośnie niewywożenia szamba w tych miejscach, gdzie nie ma kanalizacji sieciowej i tam, gdzie nie ma właściwej segregacji albo nie ma w ogóle deklaracji śmieciowych, też to na każdym razem na wniosek czy taki sygnał reagujemy i sprawdzamy, czy faktycznie tak jest. Gmina Debrzno również została poinformowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, że czynności powinny być przeprowadzone do 29 listopada w Starym Bronowie w związku z zanieczyszczeniem nieruchomości hałdą odpadów tekstylnych i lnianych. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnego protokołu z tej kontroli. Tak? No, powinno się kończyć w listopadzie. Nie wiem, czy to się fizycznie wydarzyło, czy nie. Czekam na informacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Mówię Państwu o tym, bo w poprzednich sprawozdaniach wspominałem też, że taki wniosek wysłaliśmy o sprawdzenie tej nieruchomości. Wydaliśmy także kilka postępowań w sprawie decyzji środowiskowych, znaczy wydaliśmy decyzje środowiskowe w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej. Dla dwóch takich decyzji, a także przebudowy i rozbudowy stacji paliw w miejscowości Cierżnie. Tutaj to postępowanie jeszcze trwa w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej. Te postępowania, o których Państwu też wspominałem podczas poprzednich wystąpień, niektóre się już kończą, niektóre jeszcze trwają. Nam się mimo wszystko to finansowo bardzo dobrze kalkuluje, bo jak przypomnę Państwu, podpisaliśmy umowę na wartość około 420 kilku złotych netto za jedną jednostkę energii elektrycznej, a gdzie dzisiejsze przetargi rozstrzygają się na poziomie 600-700, a nawet i drożej. Także z jednej strony no mamy to za najprawdopodobniej 2022 roku, ponieważ Energa nie chciała z nami podpisać krótkoterminowej umowy na okres właśnie od zakończenia do podpisania umowy z Veolią. No, jest to tak, że tych dostawców energii elektrycznej jest kilku i to oczywiście jest pewnego rodzaju sądnej stawki i tak wysokiej,
do dostawy energii, zaś z drugiej strony w takich sytuacjach, kiedy uruchamiamy kolejne oświecenie, powoduje to pewne komplikacje i chwilę nasi mieszkańcy będą musieli poczekać na to, aż to zostanie uruchomione. To tyle tytułem sprawozdania międzysesyjnego, krótkiego dwutygodniowego okresu między jedną a drugą sesją. Dziękuję bardzo. Mam pytanie, panie burmistrzu, o 446 wniosków na te komputery pozytywnie, a ile było złożonych wniosków w ogóle? Złożonych było niecałe 500, 400, nie pamiętam dokładnie, 496 bodajże, czyli część wniosków nie zakwalifikowała się z różnych powodów. Z błędów formalnych, wynikających z tego, że na przykład ktoś nie był naszym mieszkańcem, a złożył wniosek, albo były wymagane uzupełnienia tego wniosku, które nie zostały dostarczone w odpowiednim terminie. W związku z tym my też nie byliśmy w stanie tego dalej procedować. Nieduża różnica. Nieduża, tak. No tutaj mamy 400, no około 450 wniosków, które nie przeszły dalszej weryfikacji, tej naszej, tak? Bo to, że my mamy dzisiaj 446 wniosków, to jedno, one są przedstawione teraz dalej, zobaczymy, co dalej będzie się w tym działo. Pamiętajmy, szanowni państwo, że to nie jest tak, że one są i my teraz dalej postawimy, jutro kupujemy komputery i je rozdajemy. To dopiero przekazujemy te wnioski do instytucji zarządzającej i ona tam będzie weryfikowała jeszcze po swojemu i dopiero wtedy będzie informacja, czy te komputery będą kupione, czy nie. Powiem państwu tylko tyle, że w ramach oficjalnych informacji na komputery w ramach tego wsparcia jest przeznaczone chyba około 80 milionów złotych w skali kraju. Wniosków jest na prawie miliard. Jeszcze jedno pytanie. Ulica Sezamkowa, bo tutaj mówił pan o tych dwóch ulicach, co ta lata już sama, jak sytuacja z ulicą Sezamkową? W ciągu ostatnich dwóch tygodni sytuacja się nie zmieniła. Bardzo dziękuję. Ja mam pytanie, panie burmistrzu, czy tą sprawą związaną z internetem i tak dalej tutaj w urzędzie, czy można byłoby także tym tematem objąć Centrum Kultury, Sportu i Turystyki? W ramach tego wniosku nie. Nie. Dlatego, że ewentualnie znaleźć ewentualnie uważam, że jest potrzebne. Możemy myśleć o innym postępowaniu, a to jest skierowane tylko i wyłącznie do jednostki samorządu terytorialnego. Centrum Kultury jest jednostką podległą, ale nie możemy tego na ten zakres rozszerzyć. No, dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze? Nie widzę. Przechodzimy więc do punktu następnego. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i pytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji. Wpłynęła jedna interpelacja i odpowiedź została udzielona. Jeżeli ktoś z państwa chciałby się zapoznać, to można. Przechodzimy do punktu siódmego. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Debrzno na lata 2022-2034. Odczytam tę opinię. Na podstawie artykułu 13 punkt 12 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2137 oraz artykuł 230 ustęp 2 punkt 1 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tekst jednolity, przepraszam, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305 z późniejszymi zmianami. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach: Monika Pan, przewodnicząca, Adam Kuczyński, członek, Katarzyna Remke, członek. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Debrzno na lata 2022-2033. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2021 roku do tutejszej izby wpłynęło zarządzenie numer 182-733-2021 burmistrza Debrzyna z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Debrzno na lata 2022-2033. Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w artykule 226, artykule 227 i artykule 228 ustawy o finansach publicznych. Został spełniony w roku 2022 wymóg wynikający z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych, a w związku z artykułem 9 ustęp 1 ustawy z dnia 15 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, który obliguje do zaplanowania w budżecie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące, powiększone o wykazane w tych przepisach przychody budżetu. Również w latach 2023 to jest w latach objętych wieloletnią prognozą finansową, wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.
Zatem stwierdzić należy, że zachowana została relacja z artykułu 242 ust. 1 wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych. W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym skład orzekający stwierdził, że dług jednostki z tytułu zaciągniętych planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na koniec 2022 roku wyniesie 19 705 307 zł 58 groszy, co będzie stanowić 41,92% planowanych na ten rok dochodów budżetu gminy. Dokonując analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz biorąc pod uwagę ciążące na gminie pewne zobowiązania oraz planowane do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt w wysokości 2 900 zł, skład orzekający stwierdził, że w 2022 roku wskaźnik spad zobowiązań z powyższych tytułów został zaplanowany w wysokości 6,64% przy dopuszczalnym limicie spadu zobowiązań na ten rok wynoszącym 11,42%. W latach 2023-2033 również kwota spad nie przekracza dopuszczalnych wysokości. Wobec powyższego spad orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający, analizując objaśnienia przyjętej wielkości dochodów i wydatków, uznaje je za realnie uzasadnione. Poziom dochodów i wydatków budżetu objętych wieloletnią prognozą finansową w kolejnych latach kształtuje się na poziomie zbliżonym do ich poziomu w roku poprzedzającym dany rok budżetowy. Wielkości zaplanowanych rozchodów w poszczególnych latach wynikają z harmonogramu spłat dotychczasowych zaciągniętych zobowiązań oraz możliwości finansowych jednostki w latach 2022-2030. Wobec powyższego skład orzekający stwierdza, że proponowana prognoza jest możliwa do realizacji. Niezależnie od powyższego, skład orzekający wskazuje, aby na etapie podejmowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zachować szczególną ostrożność przy planowaniu przychodów, o których mowa jest w artykule 217 ust. 2 punkt 6, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych, od których uzależnione jest nie tylko spełnienie wskaźnika z artykułu 242 ust. 1 ustawy, ale także sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata zaciągniętych zobowiązań. Należy bowiem zauważyć, że ustalone na dzień sporządzenia projektu uchwały kwoty powyższych przychodów nie są w pełni potwierdzone, ponieważ rok budżetowy jeszcze się nie zakończył, a zatem są jedynie kwotami przewidywanymi. Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono, jak w sentencji o niniejszej uchwale składu orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej od jej doręczenia, podpisane Monika Pach, przewodnicząca składu orzekającego. Została złożona oto poprawka pana burmistrza i odniesienie się do uwag RIO zostało przyjęte przez stałe komisje rady. Zarówno uwagi, jak i autopoprawka mają odzwierciedlenie przedstawionych radzie w projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Deszno i w sprawie uchwalenia budżetu gminy Deszno. Przechodzimy teraz do punktu 8. Podjęcie uchwały nr 85 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Deszno. Proszę o przegłosowanie. Zdzisława Adler za. Jan Pemek za. Beata Bogacka. Magdalena Płażyńska za. Maria Wiklarewicz za. Maciej Duszta za. Adam Tyryk za. Elżbieta Laskowicz za. Magdalena Lande za. Adam Łukaszewski za. Zdzisław Marek za. Jan Płaczek za. Dorota Rybicka za. Piotr Sulkowski za. Andrzej Sikorski za. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 9. Przedstawienie przez burmistrza opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Panie burmistrzu, proszę. Uchwała nr 56 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 1 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Deszno na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach Monika Pan, przewodnicząca, Adam Kuczyński, członek, Katarzyna Renka, członek, pozytywnie z uwagą opiniuje projekt uchwały budżetowej gminy Deszno na 2022 rok oraz możliwość finansowania deficytu budżetu. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło zarządzenie nr 183.734.2021 burmistrza Deszno z dnia 10 listopada 2021 roku w
sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Debrzno na 2022 rok. Badając projekt uchwały budżetowej gminy Debrzno na 2022 rok, skład orzekający stwierdził, że został on opracowany zgodnie z wymogami określonymi m.in. w artykule 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 37, 258 ust. 1 oraz artykułem 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt budżetu określa planowane dochody budżetu ogółem w kwocie 47 milionów 5 749 zł i 47 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 41 376 849 zł i 47 groszy oraz dochody majątkowe w wysokości 5 328 900 zł. Wydatki budżetu natomiast ustalono w łącznej kwocie 50 068 756 zł i 47 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 42 152 635 zł i 25 groszy oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 916 121 zł i 22 groszy. Zaplanowany deficyt budżetu na rok 2022 wynosi 3 063 007 zł. Przewiduje się pokryć przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 250 tysięcy oraz przychodami zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 2 813 007 zł. Jednakże, jak wynika z ustaleń dokonanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku, wskazane w projekcie uchwały budżetowej źródła i kwoty pokrycia planowanego deficytu są rozbieżne z planowanymi źródłami i kwotami pokrycia planowanego deficytu w wieloletniej prognozie finansowej w 2022 roku. Zgodnie z artykułem 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, uchwałę w sprawie wieloletniej prognozie finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Zatem skład orzekający zauważa, że przed podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok należy zweryfikować źródła i kwoty pokrycia planowanego deficytu. Konsekwencją powyższego będzie konieczność dokonania zmian w zakresie ustalonych limitów zobowiązań oraz ustalonego upoważnienia dla burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu planowanego kredytu. Na przychody budżetu w łącznej wysokości 4 513 707 zł składają się w punkcie A przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 250 tysięcy. B. Wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w kwocie 1 209 105 zł. C. Przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 154 602 zł oraz D. Przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 2 900 000 zł. Na rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 450 700 zł składają się A. Udzielone pożyczki w kwocie 50 000 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 400 700 zł. Ze względu na to, że zgodnie z artykułem 217 ust. 2 punkt 2 i 8 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty przychodami pochodzącymi m.in. z kredytów oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, skład orzekający stwierdził, że planowany sposób pokrycia deficytu jest co do zasady zgodny z prawem, z zastrzeżeniem wyżej wymienionej uwagi. Analizując w pozostałym zakresie projekt uchwały budżetowej na rok 2022, skład orzekający stwierdza, że w zakresie dochodów i wydatków opracowany został w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody własne z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych, jak też zadań zleconych. W części opisowej do budżetu podano ogólną podstawę oraz sposób kalkulowania planowanych dochodów i wydatków. Skład orzekający stwierdził, że w roku 2022 zaplanowane wydatki bieżące są większe od dochodów bieżących o kwotę 775 785 zł i 78 groszy.
Zgodnie natomiast z artykułem 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 5, 7 i 8 ustawy. Uwagi jednakże na treść artykułu 9 ust. 1 ustawy z 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, który dopuszcza na potrzeby ustalenia relacji, o której mowa w artykule 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, powiększenie dochodów bieżących, także o przychody, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy, czyli tzw. wolne środki, skład orzekający uznał, że wymóg z artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych został spełniony. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano bowiem przychody, które na podstawie wyżej wymienionych przepisów mogą zostać uwzględnione przy wyliczaniu powyższej relacji. Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania, skład orzekający stwierdził, że projekt budżetu co do zasady został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a materiały jemu towarzyszące pozwalają ocenić zamierzenia burmistrza w zakresie realizacji zadań gminy. Mając powyższe na względzie, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Niezależnie od powyższego, skład orzekający wskazuje, aby na etapie podejmowania uchwały budżetowej zachować szczególną ostrożność przy planowaniu przychodów, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych, od których uzależnione jest nie tylko spełnienie wskaźnika z artykułu 242 ust. 1 ustawy, ale także finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata zaciągniętych zobowiązań. Należy bowiem zauważyć, że ustalone na dzień sporządzenia projektu uchwały kwoty powyższych przychodów nie są w pełni potwierdzone, ponieważ rok budżetowy jeszcze się nie zakończył, a zatem są jedynie kwotami przewidywanymi. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podpisała pani Monika Pan, przewodnicząca składu orzekającego. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do następnego. Uchwalenie budżetu na 2022 rok. Podpunkt pierwszy. Odczytanie projektu uchwały budżetowej. Uchwała nr 86 łamane na 52.2021 Rady Miejskiej w Debrzech dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Debrze na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera D oraz litera I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 z naszymi zmianami oraz artykuł 211, 212, 214, 215, 217, 222, artykuł 235, 236, 237, 239, 242, 258 oraz artykuł 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Debrzu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy Debrzno na kwotę 47 021 832 zł 47 groszy, w tym podpunkt pierwszy. Dochody bieżące w kwocie 41 392 932 zł 47 groszy. Podpunkt drugi. Dochody majątkowe w kwocie 5 628 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Ustala się wydatki budżetu gminy Debrzno na kwotę 50 084 839 zł 47 groszy, w tym podpunkt pierwszy. Wydatki bieżące w kwocie 42 168 718 25 groszy. Podpunkt drugi. Wydatki majątkowe w kwocie 7 916 121 złotych 22 grosze. Punkt drugi. W wydatkach bieżących wyodrębnia się. Podpunkt pierwszy. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 011 482 złotych 88 groszy. Z tego podpunkt A. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 816 463 zł. Podpunkt B. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 195 019 złotych 88 groszy.
Podpunkt drugi. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 360 385 zł. Podpunkt trzeci. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 660 749 zł. Podpunkt czwarty. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1, punkt 2 i 3 w wysokości 1 590 536 zł 37 groszy. Podpunkt 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 93 958 zł. Podpunkt 6. Obsługę długu w wysokości 451 607 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 5. W budżecie tworzy się rezerwę. Podpunkt 1. Celową w wysokości 1 256 762 zł 43 groszy z przeznaczeniem na podpunkt A. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 130 tysięcy zł. Podpunkt B. Na zadania inwestycyjne w wysokości 1 126 762 zł 43 groszy. Podpunkt drugi. Ogólną w wysokości 100 tysięcy zł. Paragraf 6. Deficyt budżetu w wysokości 3 063 700 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy i dodatki na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 163 104 zł 24 groszy przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1 690 797 zł 76 groszy oraz wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w kwocie 1 209 105 zł. Paragraf 7. Łączna kwota przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 8. Kwota wydatków w
inne zmiany nie pogorszą wyniku budżetu. Podpunkt B. Zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 punktem 1 punkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu. Podpunkt C. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Podpunkt 5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Podpunkt 6. Lokowania wolnych środków budżetowych. W nawiasie dokonywania lokat krótkoterminowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Paragraf 17. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Debrzna. Paragraf 18. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego. Przechodzimy teraz do podpunktu B. Opinia i wnioski Komisji Finansów Publicznych. Komisja Finansów Publicznych zasięgnęła opinii przewodniczących stałych Komisji Rady o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033 i projekcie budżetu gminy Debrzeń na rok 2022. Opinie pozytywne. Komisja Finansów Publicznych również pozytywnie opiniuje projekt bez uwag. Dziękuję. W związku z tym, że nie było wniosków Komisji Finansów, to podpunkt C i D jest bezprzedmiotowy, dlatego przechodzimy do głosowania nad uchwałą numer 86 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Debrzeń na 2022 rok. Pani Wiesiu, proszę. Wiesława Adler za. Jan Bennett za. Beata Bogacz za. Magdalena Błażyńska za. Maria Buflarewicz za. Maciej Duczta za. Adam Wyrycz za. Elżbieta Laskowicz za. Magdalena Lander za. Adam Łukaszewski za. Zdzisław Marek za. Jan Płaczek za. Dorota Rwicka za. Piotr Sułkowski za. Andrzej Świstowski za. Uchwała została tutaj jednogłośnie. Przechodzimy więc do punktu następnego. Podjęcie uchwał. Wszystkie uchwały zostały omówione wcześniej na stałych komisjach Rady. Głosowanie nad uchwałą numer 87 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Poproszę o przegłosowanie. Wiesława Adler za. Jan Bennett za. Beata Bogacz za. Magdalena Błażyńska za. Maria Kuklarewicz za. Maciej Duczta za. Adam Pyrycz za. Elżbieta Laskowicz za. Magdalena Langer za. Adam Łukaszewski za. Zdzisław Marek za. Jan Płaczek za. Dorota Rybicka za. Piotr Sułkowski za. Andrzej Świstowski za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania na uchwałę numer 88 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Lipka na zadanie bieżące pod nazwą sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrzeń, działki numer 8094/1 i 8093/1. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę, to proszę o przegłosowanie. Wiesława Adler za. Jan Bennett za. Beata Bogacz za. Magdalena Błażyńska za. Maria Buklarewicz za. Maciej Duczta za. Adam Pyrycz za. Elżbieta Laskowicz za. Magdalena Lander za. Adam Łukaszewski za. Zdzisław Marek za. Jan Płaczek za. Dorota Rybicka za. Piotr Sułkowski za. Andrzej Kisztof za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania na uchwałę numer 89 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi czuchowskiemu na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej numer 2548 GDK numer 22 Stanisławka DP numer 2552. Czy ktoś z Państwa chciałby do tej uchwały dopytać? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie. Wiesława Adler za. Jan Bennett za. Beata Bogacz za. Magdalena Błażyńska za. Maria Kuklarewicz za. Maciej Duczta za. Adam Pyrycz za.
Elżbieta Laskowicz. Za. Magdalena Lange. Za. Adam Łukaszewski. Nie głosuję. Zdzisław Marek. Za. Jan Płaczek. Za. Dorota Rybicka. Za. Piotr Słuchowski. Za. Andrzej Świtow. Za. 14 głosów za. Tak, uchwała została przyjęta. Przy jednym głosie. Przy jednym głosie. Nieważne. Przechodzimy więc do głosowania nad uchwałą nr 90 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lepno na 2021 rok. Czy ktoś z Państwa do tej uchwały zabierze coś do pytań? Nie widzę, proszę o przegłosowanie. Wiesława Adler za. Jan Benek. Za. Beata Bogacz. Za. Magdalena Błażyńska. Za. Maria Kucarewicz. Za. Maciej Duszka. Za. Adam Czyrycz. Za. Elżbieta Laskowicz. Za. Magdalena Lande. Za. Adam Łukaszewski. Za. Zdzisław Marek. Za. Jan Płaczek. Za. Dorota Rybicka. Za. Piotr Słukowski. Za. Andrzej Świtow. Za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego oświadczenia. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja bardziej wniosek chciałbym złożyć. Chciałbym złożyć wniosek, aby po zatwierdzeniu przez budżetu, przez powiat Czuchowski, przygotować na stałe komisję, jakie inwestycje przewidywane są na terenie gminy Lepno przez powiat. To wniosek, tak. Przygotuję po zatwierdzeniu przez powiat budżetu, żeby przedstawić nam, jakie inwestycje są planowane na terenie gminy Lepno w roku 2022. Czy ktoś z Państwa jeszcze w punkcie oświadczenia chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy więc do punktu 13. Komunikaty. W tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Panie Burmistrzu, proszę. Panie Tata, Szanowni Radni, przed chwilką podjęliście Państwo bardzo ważną uchwałę, uchwałę budżetową, wieloletnią prognozę finansową. Dwie w zasadzie bardzo ważne uchwały na przyszły rok. Bardzo dziękuję za tą jednogłośną, za to jednogłośne podejście do całości projektu, który został przygotowany przez Panią Skarbnik. W toku prac komisji omawialiśmy ten budżet i myślę, że to, co mówił też przewodniczący Komisji Rewizyjnej, aby się udało to w takim kształcie w przyszłym roku zrealizować. Ten rok będzie na pewno trudny ze względu na wiele rzeczy, których jeszcze nie wiemy. Cały czas z nami jest pandemia, cały czas też jesteśmy w czasie dosyć szybko rosnących cen. Mam jednak nadzieję, że wszystkie sprawy inwestycyjne, jak i bieżące funkcjonowanie urzędu i jednostek samorządu terytorialnego podległych będzie niezachwiane i w takim kształcie, jaki jest ten budżet przygotowany i przygotowany minimalny w mojej ocenie, bo on się pewnie będzie jeszcze zmieniał, będzie wykonany. Za to Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się go zrealizować. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to jeszcze w komunikatach chciałabym powiedzieć, że wpłynął wniosek pani Ały Prokajewa o stworzenie warunków na osiedlenie się rodziny repatriantów z Białorusi i został on omówiony na przedsesyjnym spotkaniu Rady. I Rada wydała opinię. Rada Miejska w Dewnie rozumie potrzeby pomocy, ale ze względu na brak wolnych lokali mieszkaniowych negatywnie opiniuje wniosek pani Ały o stworzenie warunków na osiedlenie się rodziny repatriantów z Białorusi na terenie gminy Dewnie. Tak, tak, proszę o przegłosowanie. Bez pytań. Tylko o podniesienie ręki, czy ja? Tak. Proszę o przegłosowanie, czy Państwo się zgadzają? Jednogłośnie, dziękuję. W komunikatach również chciałabym złożyć życzenia przyszłym organizatorom. Bardzo proszę. Dwóm Adamom. Słuchajcie, o pani Barzie, ja zapomniałam też, że to jest moja wina. Tak? O, wiem, że to przyznaję się. Widziałam, jednej pani też jeszcze zapomniała. A dlaczego pan nie dołożył do tych kwiatów? To jest zawsze można dołożyć. To trzeba dołożyć. On mu całuje w czekoladę.
Dobrze, czy ktoś z Państwa jeszcze w komunikatach chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy więc do punktu 14. Przedstawienie przegłosowania wniosku Komisji Uchwały. Poproszę 5 minut przerwy, bo muszę go zapisać. Dobrze. Jeden wniosek na rok i zachodzimy. Proszę o przegłosowanie. Tak, 2022 roku, tak. Proszę wtedy o przegłosowanie. Imiennie czy przez podniesienie ręki, pani Marta? Tak, podniesienie. Nie, no to czytać. No, czytać. Nie, imiennie. Imiennie głosujemy. Imiennie, tak. Już? A nie chcemy wiedzieć, jak w innych gminach? Wiesława Adler za. Jan Benek za. Beata Boga za. Magdalena Błażyńska za. Maria Buklarewicz za. Maciej Dukszta za. Adam Cyrycz za. Elżbieta Laskowicz za. Magdalena Lange za. Adam Łukaszewski za. Zdzisław Marek za. Jan Płaczek za. Dorota Rybicka za. Piotr Sułkowski za. Andrzej Sitowski za. Czy wniosek został przyjęty? Pani Przewodnicząca, jeżeli mogę do tego, chciałbym, żeby to rozszerzyć ten wniosek i nie musimy nawet głosować. A jakie, jak w innych gminach, ile jest zaangażowania Rady Powiatu? Dobrze, dziękuję Pani Janie. Przechodzimy do punktu następnego, czyli zamykam obrady 53. sesji Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu za przybycie. Bardzo dziękuję. Proszę pamiętać o